Gościem jest pan Marek Zając. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziennikarz, publicysta, dyrektor programowy stacji Polsat Rodzina, autor wielu książek, a także pomysłodawca i twórca wielu filmów dokumentalnych. I to właśnie o tych filmach będziemy dzisiaj rozmawiać. Dodam jeszcze, że patronami medialnymi dzisiejszego spotkania jest Tygodnik do Rzeczy, Radio Warszawa oraz telewizja EWTN. Panie Marku, zapytam najpierw o ten pomysł, jeśli chodzi o dokumenty. Jak to się stało, że zaczął pan robić dokumenty? Bo najpierw były książki, najpierw w ogóle była prasa w pana historii dziennikarskiej, ale nadszedł moment, że zajął się pan filmowaniem. Rzeczywiście było tak, że w moim życiu zawodowym, które na szczęście nie jest tematem dzisiejszego spotkania, przechodziłem przez kolejne szczeble, zaczynając od prasy, pracując także dla radia, dla portali internetowych, ale koniec końców pozostałem wierny przede wszystkim telewizji. Telewizji, która pojawiła się na najpóźniejszym etapie i przez długie lata, bo przez 10 lat pracowałem dla TVP, między innymi, a może przede wszystkim dla redakcji katolickiej w Telewizji Polskiej. I zawsze miałem takie przekonanie, bardzo głębokie przekonanie, że nie doceniamy tego skarbu, który mamy w Kościele. I nie chcę teraz mówić o rzeczach najważniejszych, najpoważniejszych, o tych sprawach najbardziej fundamentalnych, jak wiara, nadzieja, miłość, zbawienie, ale mamy też skarb w tym sensie, że z Kościoła, w Kościele mamy mnóstwo fascynujących historii do opowiedzenia. I to fascynujących zarówno dla ludzi wierzących, jak i niewierzących. Świat wiary, świat Kościoła to jest naprawdę fenomen. To jest coś, co odpowiednio pokazane potrafi przyciągać innych ludzi jak magnes. Ja wiem, że niektórzy, słysząc wiara i Kościół, automatycznie się najeżą i odepchną. Na to nic nie poradzimy. Ale proszę mi wierzyć, ci ludzie naprawdę są w mniejszości. A cała wielka rzesza tych, którzy są z daleka od Kościoła, tych, którzy może kiedyś byli, a potem odeszli, tych, którzy nie są zainteresowani, tych, którzy może kiedyś, a teraz już nie, do tych ludzi możemy trafić. I to nie od razu właśnie z ewangelizacją, tylko dziennikarskimi śledztwami. Tak jest. I o takim dokumencie porozmawiamy na początek naszego spotkania. Chodzi o dokument Jasna Góra bez tajemnic. Zapytam najpierw, dlaczego Jasna Góra? Dlaczego zainteresowanie tym najsłynniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce? Powstało na jego temat mnóstwo książek, i zarówno książek, ale i dokumentów. Pan postanowił nakręcić jeszcze jeden. Nakręciliśmy jeszcze jeden, dość szczególny, bo narratorem jest ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, z którym blisko współpracujemy. I ksiądz arcybiskup ma właśnie taką niezwykłą umiejętność, że potrafi opowiadać o historii i wierze. Sam jest wybitnym mediewistą, historykiem średniowiecza. Potrafi opowiadać w taki sposób, który jest fascynujący dla każdego. Ma taką niezwykłą umiejętność. A dlaczego Jasna Góra? Z bardzo prostego powodu. Ja bardzo często, przygotowując właśnie materiały, filmy dokumentalne dotyczące wiary i Kościoła, wychodzę z takiego założenia, że najpierw powinniśmy zrobić krok w bok i świeżym okiem spojrzeć na to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Spojrzeć trochę z dystansu. I proszę spojrzeć w taki sposób, będzie o tym mowa w filmie, bo taki przyjęliśmy punkt widzenia. Proszę spojrzeć na Jasną Górę z punktu widzenia tego świata. Przecież to jest coś fascynującego. Mamy obraz, piękny, ale nie jest najwybitniejszym dziełem sztuki światowej. Z ludzkiego punktu widzenia to są trzy bardzo proste, zbite w jedno lipowe deski, na których kilkaset lat temu ktoś namalował kobietę z dzieckiem. To tak, tak. I teraz przez stulecia na świecie zmieniło się mnóstwo.
A przez stulecia do tego obrazu ciągną miliony ludzi, zwierzają się przed tym obrazem ze swoich najintymniejszych spraw, ze swoich najważniejszych życiowych marzeń. Przed tym obrazem podejmują bardzo poważne życiowe decyzje. Co więcej, do tego obrazu ciągną ludzie, o których nigdy byśmy nie pomyśleli w takich kategoriach. Na Jasnej Górze byli Himmler i Hans Frank. Pojechali, bo chcieli zobaczyć. Ciekawość nimi kierowała, jak pan myśli? Nie jesteśmy w stanie wejść w ich głowy i serca, ale sam fakt jest fascynujący. Co więcej, ta sprawa nie jest rozstrzygnięta do końca, ale to jedna osoba. Istnieje, powiedziałbym ostrożnie, z naukowego punktu widzenia powiem ostrożnie, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że na Jasnej Górze inkognito był Adolf Hitler. Zobaczyć obraz, zobaczyć Jasną Górę. Fascynujące? No niezwykle i o tym między innymi można dowiedzieć się właśnie z tego dokumentu, ale może cofnijmy się troszkę do początku, ponieważ legenda twierdzi, że autorem Czarnej Madonny, ikony jest apostoł Święty Łukasz. Czy to prawda? Co ksiądz biskup Ryś odkrywa podczas dziennikarskiego śledztwa, właściwie śledztwa historycznego, właśnie powinniśmy powiedzieć. To jest rzecz bardzo znowu istotna i ważna, którą bez względu na to, czy wierzymy, czy nie, powinniśmy zrozumieć. Legenda faktograficznie może mijać się z prawdą i tak jest w tym przypadku. To nie Święty Łukasz namalował ten obraz. Obraz jest dużo, dużo, dużo młodszy. Ale fakt, że autorstwo tego obrazu przypisywano Świętemu Łukaszowi, ma dla nas, powinno mieć ogromne znaczenie. Dlaczego Łukaszowi? Bo tradycja mówiła, że z wykształcenia był lekarzem i malarzem, ale to jeszcze za mało. Najpełniejszy obraz Maryi znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Więc ktoś, kto naprawdę chce wniknąć w tajemnicę tego obrazu, ktoś, kto naprawdę chce zbudować z Matką Bożą prawdziwą więź, powinien nie tylko pielgrzymować do tego obrazu, ale powinien wziąć Ewangelię według Świętego Łukasza i głęboko wczytać się w obraz Maryi, który Łukasz nam odmalowuje. I Maryja odsyła do Ewangelii, można powiedzieć. Oczywiście, że tak. To jest ta niezwykła symbolika obrazu. Znowu coś, na co nie zwracamy uwagi, a arcybiskup Ryś jako wybitny historyk średniowiecza takie rzeczy od razu wyłapuje. To jest rzecz bardzo istotna i bardzo charakterystyczna. Maryja na tym obrazie wyraźnie wskazuje ręką na Jezusa. To jest wielka nauka płynąca z tego obrazu. Maryja mówi do każdego z nas, patrzcie, tu. Tu jest droga, prawda i życie. Zresztą, jeżeli mogę, bo tego w filmie nie będzie i tego Państwo nie zobaczą, ale tym doświadczeniem chciałbym się podzielić. Podczas pracy mieliśmy unikalną okazję, byliśmy pierwszą w historii ekipą telewizyjną, której Paulini pozwolili na bardzo dokładne sfilmowanie obrazu w bardzo szczególnym momencie. Raz do roku, to jest w Wielkim Tygodniu przed Wielkanocą, obraz opuszcza główny obraz, ściągane są wszystkie ozdobne sukienki i korony. Obraz jest przeniesiony do dawnych pokojów, w których zatrzymywał się kardynał Stefan Wyszyński i tam przez około dobę przy obrazie pracują konserwatorzy. Oczywiście o taki obraz trzeba dbać, trzeba sprawdzać jego stan, trzeba podejmować pewne interwencje konserwatorskie, jeżeli są konieczne. To dzieje się raz do roku. Większość wiernych nawet nie ma o tym zielonego pojęcia, bo bardzo dokładna kopia w tym momencie umieszczana jest w ołtarzu głównym. I muszę Państwu powiedzieć, i muszę to powiedzieć tak bardzo szczerze jak na spowiedzi, że patrzeć na ten obraz z bliska, z odległości kilku, kilkunastu centymetrów, przez długi czas
patrzeć na ten obraz właśnie bez ozdobnych sukienek, bez koron, bez złota, bez srebra, patrzeć prosto w oczy Maryi Jezusowi, to jest niezapomniane doświadczenie. To jest coś niezwykłego. Ja nie wiem, bo teraz wychodzimy poza sferę doświadczeń mierzonych zwykłą empirią. Ale to nie jest obraz z tego świata. Tak, nie namalował go święty Łukasz. Ten obraz dokładnie datujemy, wskazujemy na jego pochodzenie i tak dalej, i tak dalej. Namalował go człowiek, prawdopodobnie Włoch. Tak, to wszystko prawda. Ale jednocześnie to jest tak niezwykłe doświadczenie, spojrzenie na ten obraz, a nawet spojrzenie na coś, co... Nie chcę się rozgadywać, to powiem już tylko jedną rzecz, naprawdę. Ale mógłbym godzinami o tym opowiadać. No, wszyscy wiemy, że obraz był skradziony i to też jest niezwykła rzecz w historii tego obrazu. Obraz był skradziony i zniszczony przez rabusiów. Jak się patrzy na ten obraz z bliska, to widać bardzo wyraźnie ślady tych zniszczeń. Widać takie czyste zło, taką chęć autentycznie zniszczenia tego obrazu, tak jakby to był żywy człowiek, a nie jego wizerunek. Między innymi tego nigdy nie zobaczymy, jak nie staniemy tak blisko obrazu twarzą w twarz, ale jest ślad, który wskazuje chyba na to, tak należy ten ślad wskazywać, że w pewnym momencie nawet sprawcy strzelali z łuku czy z kuszy do tego obrazu. Zobaczyć, znowu... Do obrazu, zaskakujące. W ogóle no, absurdalne, tak? Ta chęć zniszczenia obrazu. Przecież no, wiemy, no, ludzie wpadli, wiemy kto nawet, chcieli okraść Jasną Górę, są ślady po tym, jak jakimś ostrym narzędziem podważali te drogocenne sukienki, to widać na tym obrazie, zostały te ślady. Dla tych ludzi ten obraz nie był żadną świętością. Tak? Był jak właśnie zbitymi trzema prostymi deskami. A jednak ci ludzie z jakiegoś powodu, to jakby druga strona tego medalu, zaczęli się nad tym obrazem pastwić. To przecież absurdalne, prawda? Przecież to głupie. Ale coś nam to mówi, tak? Coś fascynującego nam mówi o tym obrazie. Kiedyś rozmawiałam z ojcem Michałem Leganem, Paulinem, i on powiedział, że rany na twarzy Maryi to jest tak jak rany Jezusowe, porównał to, no człowiek zrobił te rany. Na obrazie odkryto 29 ran, także to w ogóle było no, zaskakujące, że aż tak bardzo Maryja znaczy, ucierpiała. Ktoś się pastwił nad tym obrazem. To mówi nam coś bardzo ważnego i każdy z Państwa, każdy z oglądających nasze spotkanie, każdy z nas pielgrzymujących na Jasną Górę już na własną miarę powinien odpowiedzieć sobie, co to mówi. Ale odkrycie tej historii, pokazanie tego, tak, to jest fascynujące. I coś takiego powinno fascynować każdego człowieka, bez względu na to, czy klęka przed tym obrazem, czy nie klęka, bo nie wierzy. Ale to jest fenomen. Dać do myślenia. Tak. To może zobaczymy fragment tego dokumentu. Już pozwolą Państwo. Powoli uruchamiamy sprzęt. Oczywiście nie zobaczymy go w całości, ale nie. Dłuższy tylko fragment. Chodzi o poczucie właśnie troszeczkę takiego klimatu. Sposobu opowiadania o Jasnej Górze. Przede wszystkim przez arcybiskupa Rysia. Mogę Państwu powiedzieć, że ten film miał premierę w tym roku. No i właśnie miał premierę na kanale kompletnie niereligijnym, bo na Super Polsacie. Miał bardzo dobre oglądalności. I nie mówię tego, żeby się chwalić, no mieliśmy dobre oglądalności, chociaż mnie to cieszy, ale żeby pokazać, że z tą tematyką, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, naprawdę nie ma sensu się chować. Tak? Może dlatego, że premiera miała też szczególny dzień, miejsce, a mianowicie 3 maja. 3 maja, tak, nieprzypadkowo. Jasna Góra.
Najsłynniejsze sanktuarium maryjne w Polsce, przyciągające miliony pielgrzymów z całego świata. Kiedyś mała drewniana kaplica, która z czasem stała się twierdzą i narodowym sercem. A przed obrazem Matki Bożej wciąż dokonują się cuda. Tajemnice ikony i sanktuarium odkryje przed nami arcybiskup Grzegorz Ryś. Wybitny historyk, dla którego to także jest wyjątkowe miejsce. Największym skarbem i fenomenem Jasnej Góry jest obraz. Z pozoru to trzy zbite lipowe deski, na których namalowano wizerunek kobiety z dzieckiem. Jednak właśnie ta ikona przez stulecia wpływała na losy pojedynczych ludzi i całych narodów. Przyciągała nie tylko wierzących, ale nawet hitlerowskich zbrodniarzy. A komuniści wręcz aresztowali obraz niczym przywódcy opozycji. Zobaczymy obraz takim, jakim każdego roku widzi go zaledwie garstka ludzi. Obrazy takie jak obraz Jasnogórski mają swoją historię, ale mają też zawsze swoją legendę. Bardzo często elementem tej legendy jest pochodzenie tego obrazu, wizerunku spod ręki świętego Łukasza. Święty Łukasz, ewangelista i autor dziejów apostolskich. Starożytna tradycja głosiła, że był też lekarzem i malarzem. Obraz Jasnogórski dodaje jeszcze do tej legendy jeden element, mianowicie, że Łukasz miał namalować w obraz na deskach ze stołu Najświętszej Rodziny w Nazarecie. Czyli na deskach stołu, z którego codziennie jadł sam Jezus. Najważniejszym tekstem, jaki musimy czytać, jest Ewangelia Świętego Łukasza. Portretuje Maryję w swojej Ewangelii jako uczennicę Boga zasłuchaną w Słowie. Patrzymy na wizerunek Jasnogórski, to uderza nas właśnie to skupienie na twarzy Maryi. Ona jest osobą wybuchłą, wewnętrzną. Piękno, które jest na jej twarzy, jest odbiciem tak naprawdę Boga z swojej wnętrza. Jest tą, która słucha Słowa i patrzy na Słowo, które jest wcielone w osobie jej Syna. Szczególne znaczenie ma też inna nazwa obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a mianowicie Czarna Madonna. Rzadko mamy świadomość, że to określenie jest głęboko biblijne, jest zakorzenione w księdze szczególnej, jaką jest Księga Pieśni nad Pieśniami. Pieśń nad Pieśniami to starożytny poemat miłosny, pełen ukrytych znaczeń i symboli. Chrześcijanie wierzą, że to do Maryi odnoszą się słowa: jestem czarna jak namioty Kedaru, a piękna jak zasłony Salomona. Namioty plemienia, które się nazywało Kedar, miały w sobie nic pięknego. Raczej były bardzo pospolite,
król Salomon nakazał utkać zasłony z najcenniejszych włókien, by potem ku chwale wszechmogącego Pana zawisły w świątyni w Jerozolimie. Według legendy nie istniały piękniejsze tkaniny na świecie. Jestem czarna, jak namioty Kedaru, ale piękna jak zasłony Salomona. Moje życie jest bardzo proste, zwyczajne, nie ma w nim nic wyjątkowego, ale wewnątrz jest ze mnie takie piękno, które dostrzega tylko Bóg. To zaledwie część symboliki, którą skrywa ikona Jasnogórska. Więcej można odczytać, oglądając obraz z bliska, bez drogocennych koron i zdobnych sukienek. Ale tylko raz do roku, tuż przed Wielkanocą, ikona na krótko opuszcza główny ołtarz. W tym czasie o bezcenne dzieło, w ciszy i odosobnieniu, dbają konserwatorzy. Mieliśmy niezwykłą okazję im towarzyszyć i uwiecznić z bliska każdy detal. Kiedy stajemy przed... I teraz jak to zwykle bywa... Przepraszam. Jak to zwykle bywa, robimy przerwę w najbardziej ciekawym momencie, ale już Państwo wiedzą jakby, jaki to jest styl opowiadania. A to dopiero początek oczywiście. Ja tylko zapytam, jak udało się Panu namówić księdza biskupa Grzegorza Rysia do udziału w tym filmie? To zaczęło się wcześniej, bo ja w ogóle współpracowałem przez lata z księdzem arcybiskupem na różnych polach, ale wcześniej zrobiliśmy taką serię Sekrety Wawelskiej Katedry, czteroodcinkową serię dokumentalną. Arcybiskup Ryś... Wrócimy też do tego kocha projektu, katedrę wawelską. Dzisiaj? Tak, będziemy pewnie o tym więcej mówić. Pokochał katedrę wawelską i tylko z tego powodu miłości swojej do katedry wawelskiej. Zresztą wiele razy powtarza, że gdyby miał wybierać swój los, to na zawsze pozostałby szefem archiwum katedralnego na Wawelu i nic więcej nie robił. Ale no, Bóg posyła w inne miejsca. Ze względu na tę miłość ksiądz arcybiskup zdecydował się na coś, czego nigdy w życiu nie robił, czyli został narratorem filmu dokumentalnego. I teraz pewnie ksiądz arcybiskup by mnie za to zabił, ale ja bym powiedział tak, że tak mu się to spodobało, a jednak, że poszedł za ciosem, zrobiliśmy Jasną Górę bez tajemnic i mogę też powiedzieć, że na przyszły rok to uchylę rąbka tajemnicy. Zobaczymy, bo to wszystkie te produkcje są bardzo wymagające i czasu, i przygotowań, i nakładów finansowych. Zresztą widzą Państwo po jakości obrazu, tak? To nie jest, takich rzeczy nie robi się od tak. To naprawdę wymaga miesięcy ciężkiej pracy całej ekipy filmowej, ale na przyszły rok planujemy zdjęcia do opowieści księdza arcybiskupa o życiu świętego Franciszka z Asyżu. Chcemy pojechać do Włoch i zrobić taką trochę jak Sir David Attenborough. Arcybiskup Ryś chodzi i opowiada o życiu biedaczyny z Asyżu. Czyli rzeczywiście cała seria powstaje dokumentów z biskupem Grzegorzem Rysiem. A wróćmy jeszcze troszkę do Jasnej Góry, bo są pewne niezwykłe takie historie związane z obrazem, no na przykład czasy II wojny światowej, o której już troszeczkę tutaj Pan wspomniał, bo ukrycie obrazu no, nie było łatwą sprawą i z Paulini zrobili to rzeczywiście w fenomenalny sposób, gdzie ukryto. Tak, to też jest niezwykła historia, bo mówiliśmy o tym wielkim zainteresowaniu ze strony Niemców Jasną Górą i obrazem i wspominaliśmy nazwiska tych największych, a zarazem najbardziej przerażających niemieckich nazistowskich dygnitarzy, ale w ogóle na Jasną Górę ciągnęły całe grupy niemieckich oficerów i żołnierzy. I Paulini już na samym początku, bo obraz jest ich największym skarbem i zdają sobie z tego sprawę, postanowili ukryć obraz, a kopię umieścić w ołtarzu głównym, umieścić obraz w przepięknym, wielkim, zabytkowym stole, który znajduje się w bibliotece klasztoru jasnogórskiego. Ten stół jest tak wielki, że w ogóle był wykonywany we wnętrzu tegoż pomieszczenia, bo nie da się go wnieść ani wynieść. I tam zrobiono taką specjalną skrytkę pod spodem, w filmie też to pokazujemy gdzie, i tam ten obraz ukrywano. Ale po pewnym czasie doszli do wniosku, że nawet w tym miejscu może być to
nie do końca bezpieczne. Niemcy chcieli wysadzić Jasną Górę. Tak, i ostatecznie zamurowano obraz w specjalnej skrytce w podłodze, a później rzeczywiście jest niesamowita historia, bo tu dotykamy takich historii z dużym znakiem zapytania, takich rzeczy, których naukowo nie da się potwierdzić. Ale po pierwsze mamy relację już z września 1939 roku, że Niemcy planowali zbombardowanie Jasnej Góry. I zachowała się relacja jednego z pilotów niemieckich, jednej z eskadr, który opowiadał o tajemniczych wydarzeniach, a mianowicie eskadry zgubiły drogę, zrzuciły bomby nie tam, gdzie trzeba, w ogóle nie bardzo wiedziały, co się dzieje. No a Jasna Góra raczej nie jest celem, który łatwo przeoczyć pilotom, więc to jest jakby jedna historia. No i tu oczywiście wkraczamy już w świat wiary. No, mamy taką relację, ktoś wierzy lub nie, ale znowu historia jest fascynująca. Natomiast w momencie, kiedy już zbliżała się Armia Czerwona, Niemcy przygotowali się do wysadzenia klasztoru w powietrze i te przygotowania są potwierdzone historycznie, to znaczy rzeczywiście Niemcy szykowali się do zniszczenia klasztoru jasnogórskiego, cofając się przed nadchodzącą Armią Czerwoną. I tu mamy do czynienia z czymś, w czym chrześcijanin zobaczy rękę opatrzności, a człowiek niewierzący zobaczy szczęśliwy traf, przypadek. Sowieci przyspieszyli swoją ofensywę, weszli wcześniej do Częstochowy, do miasta Częstochowa, niż wydawało się to wcześniej, niż wydawało się to, to chyba w niemieckich planach. Tak. No i po prostu Niemcy w popłochu opuścili Częstochowę, Jasną Górę i nie zdążyli doprowadzić do końca tego planu wysadzenia Jasnej Góry. Ale ta historia rzeczywiście mogła skończyć się tragicznie. I znowu mamy, to tylko jako kropkę nad i do tego podam, znowu mamy do czynienia z czymś przerażającym i fascynującym zaraz. Przez te wszystkie lata, jeszcze raz podkreślam, na to jest mnóstwo dowodów, łącznie ze zdjęciami i wpisami do Księgi Pamiątkowej Jasnej Góry. Niemieccy żołnierze, SS-mani, gestapowcy ciągną na Jasną Górę. Chcą to zobaczyć. Chcą to zobaczyć. Ale potem, kiedy stają w obliczu klęski, próbują to miejsce, znowu z militarnego punktu widzenia to przecież bezsens, prawda? Próbują to miejsce zniszczyć. Na szczęście to się nie udało. No to tak niezwykle pokazuje, jak uważali, jak ważna jest Jasna Góra dla Polaków, dla naszej niepodległości, wolności. Widzieli w tym chyba coś dla nich niebezpiecznego, prawda? Ale ciekawa jest też historia obrazu jasnogórskiego w PRL-u, w czasach PRL-u. No wszyscy wiemy na pewno o tym, jak co się wydarzyło w czasie przygotowywania do tysiąclecia chrztu polskiego i tak dalej. Ale ja przyznam, że dopiero z dokumentu dowiedziałam się, że w 1972 roku obraz został skradziony. Tak, to też jest niezwykła historia, ponieważ nie będę tego bardzo rozwijał, żeby zaostrzyć apetyt, chociaż tę historię wielu z Państwa może znać, bo ona była opisywana, został skradziony przez księdza, ale naprawdę skradziony. Znaczy, to nie jest tak, że Paulini się umówili z pewnym księdzem i go wpuścili, a on udawał, że kradnie. On naprawdę kradł. Poinformował o tym wyłącznie księdza prypasa Stefana Wyszyńskiego, który rozgrzeszył od razu delikwenta. Oczywiście jeszcze jedno zastrzeżenie. Kradł kopię, która perygrynowała po kraju, ale to też jest niezwykła historia. Znowu odzwierciedla się w tym fenomen, bo kopia obrazu, zresztą do dziś perygrynuje po całej Polsce. Nadal odwiedza kolejne polskie diecezje, no ale w czasach komunizmu miało to zupełnie inny ciężar, zupełnie inne znaczenie. Ja pamiętam jako dziecko, do naszej parafii kopia obrazu jasnogórskiego dotarła w latach 80. i było tak, że w każdym domu przez pewien czas, była w kościele, ale też w każdym domu przez pewien czas mogła być. I
ja nigdy tego nie zapomnę, byłem małym dzieckiem, nie wiem, chyba miałem 5 albo 6 lat, ale to mi się wryło w pamięć na zawsze. Jak moja mama przyjmuje obraz u nas w domu, tak jakby to był najważniejszy gość. Ja nawet do końca nie bardzo rozumiem, co się dzieje, ale do dziś mam obraz mojej świętej pamięci mamy, która klęczy przed tym obrazem i płacze. Tego ja nigdy nie zapomnę, no ale to była taka siła oddziaływania, to była taka siła emocji. I znowu, w pewnym momencie komuniści przerażeni siłą oddziaływania tego obrazu aresztują te kopie. Po prostu ją aresztują. I chyba jedyny wypadek w historii świata, kiedy obraz został aresztowany. Kiedy obraz został zaaresztowany jak żywy człowiek. I znowu, no, czy to nie jest fascynujące? Ateiści do szpiku kości robią coś kompletnie absurdalnego z punktu widzenia ateisty. Co więcej, oni wierzą, że jak zaaresztują obraz, kopię obrazu, to rozwiążą problem. No i co się dzieje? Jest jeszcze gorzej, ponieważ po Polsce zaczynają peregrynować puste ramy. Symbolicznie, demonstracyjnie. I oddźwięk społeczny jest jeszcze większy, a dla komunistów jeszcze groźniejszy. No historia, której hollywoodzki scenarzysta by nie wymyślił. Zdeklarowany ateista, wróg Kościoła, komunista każe aresztować obraz kobiety z dzieckiem, naprawdę aresztować. Warto powiedzieć taką historię. Jak mówię, człowiek wierzący wyciągnie inny z tego wniosek. Ale nawet ktoś, kto jest z daleko, powie, nie no, to naprawdę jest coś niesamowitego. Co takiego się wydarzyło, że właśnie ksiądz Józef Wójcik z Radomia ukradł obraz, to dowiedzą się Państwo z filmu. Jeszcze zapytam, gdzie można film obejrzeć, oprócz tego, że był pokazywany na... Jest już na naszych platformach, jest już na naszych platformach polsatowskich i tam go można, oglądać. Podobnie jak następny dokument, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, czyli Sekrety Katedry Wawelskiej. Ale jeszcze zapytam o Jasną Górę. Czy ten dokument, ta bliskość Maryi jakoś wpłynęła na Pana osobiście? Znaczy, to zawsze było dla mnie miejsce bardzo ważne, dlatego że ja przez 8 lat byłem ministrantem i każdego roku tak dosłużyłem szarż lektorskich i każdego roku mieliśmy taki zwyczaj u nas w parafii, że ministranci jechali na pielgrzymkę śladami sanktuariów maryjnych. Trasa przybierała różną postać, ale zawsze zaczynaliśmy od Jasnej Góry. Zawsze najpierw jechaliśmy na Jasną Górę, a potem do jakiegoś innego sanktuarium, dwóch sanktuariów. Nigdy też nie zapomnę, jak byliśmy w Licheniu, kiedy Licheń nie był jeszcze wielkim i słynnym sanktuarium, tylko maleńkim kościołem zagubionym gdzieś między lasami i jeziorami. Jakoś bardzo mi głęboko wtedy w pamięci ten Licheń utkwił. Znowu nie wiem dlaczego. Ale do dziś pamiętam tę wieczorną uroczystość, rytuał właściwie zamykania obrazu. Jakoś do dziś to bardzo głęboko pamiętam. Ale Jasna Góra była bardzo istotna i w pewnym momencie pomyślałem, że warto tę historię opowiedzieć szerszemu gronu odbiorców. Tak, ja zapraszamy do obejrzenia dokumentu, bo naprawdę jest fascynujący i można z niego dowiedzieć się wielu takich nieznanych powszechnie informacji. No i teraz przejdźmy do Sekretów Katedry Wawelskiej, która zaczyna się, to jest czteroczęściowy też serial, nie też, tylko jest to czteroczęściowy serial i zaczyna się właściwie od takiej sensacyjnej historii, a mianowicie od klątwy, którą niektórzy porównywali do klątwy Tutenchamona. Chodziło o grobowce, które tam są w katedrze
I badania, które archeolodzy prowadzili przy tych grobowcach. Proszę powiedzieć, o co chodzi? Tak, co to za klątwa? To jest taki haczyk w tej opowieści, bo jak państwo obejrzą ten odcinek, akurat pokażemy fragment innego, ale była słynna sprawa klątwy Kazimierza Jagiellończyka. Badacze otwarli grób królewski, zresztą byli bardzo zaskoczeni tym, co znaleźli w środku, a co znaleźli w środku, to dowiedzą się Państwo z filmu. Natomiast później w krótkim czasie większość naukowców, która brała udział w otwarciu tego grobu, w badaniu wnętrza tego grobu, w badaniu szczątków królewskich, zaczęła umierać. Jeden po drugim. W sumie 14 naukowców. W sumie tak, tam jest oczywiście dyskusja, na ogół się podaje 14, kilkunastu umiera w bardzo krótkim czasie ludzi dotychczas zdrowych i silnych. No i natychmiast gruchnęła wieść, że zmącono spokój królewski, wywołano klątwę i ludzie oddają za to życie i natychmiast również pojawiły się porównania do słynnej klątwy Tutenchamona. Sprawa kilkadziesiąt lat wcześniejsza, słynne otwarcie grobu faraona, pięknie i bogato wyposażonego, ale znowu cała seria zgonów badaczy, którzy ten grób otworzyli, a następnie poddawali różnym naukowym analizom. Jakie jest wyjaśnienie sprawy? Wyjaśnienie sprawy nie jest tajemnicze, nie ma mowy o żadnej klątwie. Nauka właśnie dzięki temu, co wydarzyło się na Wawelu, znalazła wyjaśnienie jasne i proste, ale ten odcinek Sekretów Wawelskiej Katedry jest o tyle niesamowity, że w gruncie rzeczy ta klątwa, oczywiście cała historia jest bardzo wciągająca, my to opowiadamy tak, żeby widza ciągle przykuwać do ekranu, przykuwać i przykuwać, zwłaszcza jak nie zna tej historii. Ale tak naprawdę jest tam coś innego dla mnie niesamowitego i wartościowego. Średniowiecze jest taką epoką, gdzie dosłownie każdy detal w sztuce ma jakieś znaczenie. Dla nas już ukryte, ale dla ludzi średniowiecza i dla księdza biskupa i dla księdza arcybiskupa jasne. I to, jak ksiądz arcybiskup opowiada o symbolice, która ukryta dla nas jest, a arcybiskup to przed nami odkrywa w sarkofagu Kazimierza Jagiellończyka, to jest coś naprawdę niesamowitego. Co więcej, ten sarkofag znajduje się w Kaplicy Świętokrzyskiej. To jest jedna z najpiękniejszych kaplic w ogóle w całej Europie, kaplic grobowych. I na jej suficie i ścianach znajdują się unikalne na skalę światową freski. I znowu arcybiskup odkrywa całą historię i symbolikę tych fresków, która z kolei prowadzi nas do wielkiej i niesamowitej rodzinnej historii Jagiellonów i do takich najważniejszych zwrotów w historii świata. I nagle, i to jest, na tym polega siła tej opowieści księdza arcybiskupa, nagle coś, co no jest pięknym zabytkiem i tyle, zaczyna nam opowiadać historię. Historię świata, historię ludzi z krwi i kości, a przy okazji też zaczyna opowiadać nam bardzo głębokie prawdy o życiu, o miłości, o wierze, o zbawieniu i tak dalej. Ale też o katolicyzmie, tak, o prawosławiu, o tych dwóch płucach. Tak, tak, tak. Bo to też ma z tym związek. A chciałam zapytać, dlaczego Kazimierz Jagiellończyk został pochowany w wydrążonym drewnie? Ponieważ w ogóle Kazimierz Jagiellończyk spędzał na Wawelu bardzo mało czasu. Mamy takie dziwne wyobrażenie, co to znaczy, że Kraków był stolicą. To w tamtych czasach w ogóle nikt się nie posługiwał takimi określeniami. Królowie głównie rządzili z konia, przemieszczając się cały czas po kraju. Kazimierz Jagiellończyk na Wawelu bywał bardzo rzadko. Nie uważał Wawelu za swoją szczególną siedzibę. To było miejsce koronacji i pochówku, dwóch bardzo ważnych elementów w całym rytuale królewskim, w całym systemie władzy. Ale król umiera na Litwie. Król umiera na Litwie. I ciało musi być sprowadzone do Krakowa. To jest bardzo długa droga.
jest bardzo gorące lato. Na dodatek istnieje obawa, że od ciała królewskiego można zarazić się chorobą. Więc żeby ułatwić sobie ten transport, żeby ten transport był jak najbardziej szybki i bezpieczny, króla nie transportowano, choć mogłoby nam się wydawać, że tak być powinno, w jakiejś niezwykle bogatej, zdobnej, pięknej trumnie, tylko po prostu w wydrążonych dwóch drewnianych połówkach, tak by ten transport był jak najszybszy i jak najbezpieczniejszy. Sam nagrobek Dłuta Wita Stwosza jest już wspaniałym i cudownym zabytkiem późnego średniowiecza, ale właśnie to, co znaleziono w środku, kompletnie badaczy zaskoczyło. Ale odtworzyli sobie tę historię, bo znali okoliczności śmierci króla, więc nagle wszystko złożyło się w logiczną całość. I dziennikarskie śledztwo wyjaśniło tajemnicę. Drugi odcinek, bohaterką drugiego odcinka jest królowa Jadwiga. Przyznam, że to było dla mnie niezwykłe odkrywanie postaci Jadwigi. Czy święta Jadwiga, bo przecież została kanonizowana, czy była mistyczką? Tak, tak. Ale najbardziej niesamowite w tej historii jest właśnie to, że arcybiskup Grzegorz Ryś potrafi pokazywać ludzi z dalekiej przeszłości jako postacie z krwi i kości, jako postacie nam bardzo bliskie. Ja muszę przyznać, że praca nad tym odcinkiem dla mnie była największym zaskoczeniem, jak na podstawie źródeł, bo to nie są wymysły arcybiskupa. Tu przemawia mediewista, człowiek, który świetnie zna źródła, który potrafi utkać z tych źródeł całą historię, który potrafi te źródła czytać. Jaka sylwetka Jadwigi wychodzi z tej opowieści, wyłania się z tej opowieści arcybiskupa Grzegorza Rysia. Znowu to jest dla nas wielka nauka, jako dla ludzi wierzących, ale może nie tylko ludzi wierzących. Otóż przez całe swoje krótkie życie ta wspaniała, niezależna, bardzo samodzielna kobieta, to znowu jest jakiś wymysł, że kobieta średniowiecza nie miała ani znaczenia, ani władzy. Jadwiga dokładnie temu obrazowi zaprzecza. Kierowała się taką ideą, żeby w ramach swojego życia, jako królowej, jako kobiety, jako chrześcijanki, jako człowieka, łączyć w sobie dwie ewangeliczne postaci. Marii i Marty. Wszyscy znamy tę historię, jak do Łazarza, do Marii i Marty przybywa Jezus. To są jego bardzo dobrzy przyjaciele mieszkający w Betanii. On się tam czuje jak u siebie w domu. No jest ta słynna historia, że Maria chce słuchać słów Jezusa, a tymczasem Marta zajmuje się przygotowaniem jedzenia zapewne. Zajmuje się stołem, zajmuje się tymi wszystkimi prostymi, prozaicznymi sprawami. No i w pewnym momencie, znamy to z naszego życia rodzinnego, zaczyna czynić wyrzuty Marii. No, moja droga, no, świetnie, że... Świetnie, że ty sobie tutaj siedzisz i słuchasz, tak? To naprawdę fajne, ale ktoś tu wykonuje całą robotę. I całe myślenie świętej Jadwigi o życiu jest w tym kluczu Marii i Marty. Znaczy, ona z jednej strony łączy życie głębokiej modlitwy, życie mistyczne, tego się nie boimy powiedzieć, to zapewne była mistyczka, ale z drugiej strony ona jest po uszy zanurzona w takim praktycznym życiu, w praktycznym działaniu. To jest na przykład kobieta, to jest świetnie, ksiądz arcybiskup Ryś o tym opowiada. To jest na przykład kobieta, która utrzymuje na Wawelu zespół muzyczny. Nawet niektórych tych muzykantów znamy z imienia, bo to się w źródłach. Bo ona uwielbia tańczyć. Myśleli kiedyś państwo tak o świętej Jadwidze? Ona była młodą, radosną kobietą, uwielbiała tańczyć. I utrzymywała tę trupę.
Ona zajmowała się na przykład z wielkim poświęceniem psami swojego męża, Władysława Jagieły. Nieprzypadkowo na jej grobowcu jej nogi spoczywają na psie myśliwskim, to jest ze źródeł. Bardzo lubiła te zwierzęta, bardzo o nie dbała. Ona na przykład bardzo lubiła klejnoty, to też wiemy. Jak mówię, była młodą, piękną, świetnie wykształconą, charyzmatyczną kobietą. Ale co robi w swoim testamencie, kiedy jej życie nagle, dramatycznie się kończy? Zapisuje te klejnoty, i to jest coś genialnego, na rzecz odnowienia Akademii Krakowskiej. Proszę zobaczyć, jaki to jest głęboki umysł. To jest po pierwsze piękny i szlachetny czyn, ale jaki to jest głęboki umysł. Ona dba o swoje królestwo. Podupadła Akademia Krakowska. Ona rozumie, że państwo nie może się rozwijać bez ludzi wykształconych. To ja swoje klejnoty oddaję na odnowienie Akademii Krakowskiej. I nagle, i właśnie tak arcybiskup prowadzi tę opowieść. Albo podam jeszcze jeden przykład, żeby pokazać jego metodę, bo dla mnie to naprawdę było fascynujące. Otóż, kiedy ekshumowano Jadwigę, to w jej trumnie znaleziono niezwykle bogate tkaniny. Te tkaniny zostały dokładnie przebadane, wiemy skąd zostały sprowadzone. Te tkaniny kosztowały fortunę. Co więcej, wiemy, że te tkaniny wcześniej zamówił Władysław Jagiełło w zupełnie innym celu. Zamówił ze względu na to, że Jadwiga zaszła w ciążę, że spodziewano się narodzin potomka i to było wielkie wydarzenie. No, królestwo czekało na dziecko, to zdajemy sobie z tego sprawę. I te tkaniny, no i tutaj historycy tu już dywagują, czy miały pokój dziecka ozdobić, czy też miały być jakoś wykorzystywane podczas uroczystego chrztu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, jak państwo doskonale wiedzą, ta historia tragicznie się kończy, bo Jadwiga rodzi córeczkę, ale dziecko szybko umiera, krótko potem umiera sama matka. I nagle cała ta wielka radość, bardzo życiowa historia, zamienia się w wielką tragedię. I co się okazuje? Okazuje się, że Jagiełło kazał te kosztujące fortunę tkaniny włożyć do trumny swojej zmarłej żony i swojej zmarłej córeczki. My jako pierwsi w historii telewizji pokazaliśmy zachowane szczątki tych tkanin, bo one są bardzo wrażliwe na światło, na wszelkie warunki związane z wilgotnością. One nie są, są bezcenne, są bardzo rzadko wyciągane. Dla nas zrobiono ten wyjątek. Ale arcybiskup, jak to pokazuje, to nie go pokazuje, mówi, no popatrzcie, to są wspaniałe tkaniny i taka jest historia. On z tego wyciąga jedyny możliwy i dla nas bardzo ważny wniosek. Czy może być piękniejszy dowód na miłość mężczyzny do kobiety, Jagiełły do Jadwigi, niż to? Proszę zobaczyć, przecież on nie zrobił tego, po pierwsze zmarnował fortunę, można powiedzieć. Przecież mógł z tymi tkaninami zrobić cokolwiek. Po drugie, kazał je włożyć do jadwigowej trumny. Czy nie zrobił tego na pokaz? Nikt tego nie widział. Po trzecie, nie ma żadnych śladów w źródłach, żeby rozgłaszał to, co zrobił. To się dopiero okazało w momencie ekshumacji Jadwigi, że te tkaniny się tam znalazły. I nagle, po kilkuset latach, Jagiełło i Jadwiga, postaci, które znamy z Pocztu Matejki, gdzieś nam bardzo odległe, nagle stają się żywymi ludźmi. Z ich życiową tragedią, z wielką miłością, z wielkim oddaniem, które jest silniejsze niż śmierć. To jest coś niesamowitego, nie?
No właśnie pokazuje, bo takie różne są dywagacje, czy to było szczęśliwe małżeństwo, no, małżeństwo aranżowane. Okazuje się, że król Jagiełło do końca życia nosił pierścionek zaręczynowy Jadwigi. To pokazuje właśnie tą niezwykłą więź. Tak, a przy tym jak się obejrzy ten odcinek, jak mówię, ten odcinek dla mnie był największym zaskoczeniem, jak zaczęliśmy nad nim pracę, a arcybiskup nam zaczął odsłaniać postać świętej Jadwigi. Tak, wszystko wskazuje na to i wiele jest takich śladów, że Jagiełło naprawdę ją kochał, mimo różnicy wieku, mimo różnicy kultury, mimo tego, że to przecież było małżeństwo dynastyczne, polityczne. No, wiemy, że Jadwiga wcześniej kochała kogoś innego i to też jest z tym związana jest dramatyczna historia, a to panowie małopolscy, małopolscy możnowładcy zadecydowali, że jednak wyjdzie za Jagiełłę. Ale nie dziwmy się, że Jagiełło naprawdę ją pokochał, bo to była fascynująca postać. To była fascynująca postać. Była przepiękną kobietą. Podobno bardzo wysoką. Bardzo wysoką, jak na tamte czasy. Tak, była bardzo wysoką kobietą. Wiemy to z badań szkieletu. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz, taka drobna, bo to, że wszyscy kronikarze piszą, że była piękna, no to możemy uznać, że tak musieli. Nie musieli, to już były czasy, kiedy też pisano inne rzeczy o królowych, a zgodność tego, że ona była rzeczywiście przepiękną kobietą, zgodność co do tego jest powszechna w tamtym czasie, co zdaje się potwierdzać ten fakt. Ale nawet taka drobna rzecz, kiedy ekshumowano Jadwigę, poznaliśmy jej czaszkę, to badacze stwierdzili ku swojemu zaskoczeniu, że mamy do czynienia z czymś, co w średniowieczu było absolutną rzadkością. Miała piękne, równe, wszystkie zdrowe zęby, co oznacza ni mniej, ni więcej. Ja teraz nie pajacuję, tylko stwierdzam naukowy fakt. Musiała mieć czarujący uśmiech. Bardzo nietypowy w tamtej epoce. Ale musiała mieć czarujący uśmiech po prostu. I to wynika z analizy czaszki. Tak, to jest właśnie niezwykłe, że w tym dokumencie poznajemy Jadwigę jako kobietę, jako osobę, jako kogoś, kto rzeczywiście żył, czarował swoje otoczenie, ale robił też i wspaniałe takie rzeczy, o jakich wcześniej rozmawialiśmy. Ale ta ludzka strona Jadwigi rzeczywiście jest najbardziej według mnie fascynująca. Tak, no to jest kolejne znowu potwierdzenie dla człowieka wierzącego, że święty to nie jest ktoś oderwany od życia. Że święty to nie jest jakaś dziwaczna persona, która buja gdzieś wysoko w obłokach i na przykład nie ma własnych zainteresowań, nie ma swoich radości, nie ma nawet swoich słabości większych i mniejszych. Co najgorsze, cały czas jest smutna i tak. I tutaj też mamy odpowiedź na to, tego już może nie będziemy zdradzać, ale ja po pracy nad tym odcinkiem chyba po raz pierwszy tak naprawdę utwierdziłem się w przekonaniu, że to była święta osoba. Że ja po tym odcinku, po pracy nad tym odcinkiem uwierzyłem w świętość Jadwigi. Że była naprawdę święta. No to piękne. W 1997 roku nastąpiła kanonizacja Jan Paweł II. Byłem na Błoniach wtedy. Był pan wtedy? Tak, tak, no, tak. I słyszał te słowa, długo miałem czekałaś. Miałem 18 lat, tak. Bo rzeczywiście długo czekała Jadwiga na kanonizację. No to rzeczywiście, tak jakby historia się trochę zamknęła w ten sposób. Trzeci odcinek z kolei, no tu mamy historię Kazimierza Wielkiego. Jak to było? Czy rzeczywiście zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną? A jeżeli tak, to dlaczego? Z pewnością wielki władca, chociaż jeden z największych grzeszników pośród naszych władców, bigamista i to podwójny, morderca księdza Baryczki, ale zarazem jedyny władca, który nosi przydomek Wielki w historii Polski i jakby nigdy nikt z tym nie dyskutował. Rzeczywiście być może największy skok cywilizacyjny w historii państwa polskiego, w historii ponad 1000 lat
naszych dziejów, to są czasy Kazimierza Wielkiego. Ale co jest fascynujące w tym odcinku, i tak ten odcinek jest zbudowany, otóż arcybiskup analizuje trzy grobowce. Analizuje grobowiec Władysława Łokietka, ojca Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Wielkiego i pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów, czyli Władysława Jagieły. I tak jak już wspominałem w kontekście Kazimierza Jagiellończyka, no my przechodzimy koło tych grobowców w katedrze wawelskiej i spoglądamy na te grobowce. Jak mamy trochę wyczucia estetycznego, to nawet się zachwycimy i przechodzimy dalej. Tymczasem, i to jest naprawdę niesamowite, te grobowce są naszpikowane zakodowaną symboliką. I arcybiskup krok po kroku tę symbolikę tych grobowców odczytuje, pokazuje i nagle te grobowce, te kamienie, mówiąc wprost, stają się taką otwartą, na dodatek mówiącą księgą. Zaczynają nam nagle opowiadać o tamtym czasie, o życiu tamtych ludzi, o ich wyobrażeniach, o wartościach, o przemianach państwa polskiego. Bo kiedy mówimy na przykład o tym wielkim skoku cywilizacyjnym za czasów Kazimierza Wielkiego, to arcybiskup Grzegorz Ryś pokazuje to w fascynujący sposób, analizując postaci znajdujące się na bokach sarkofagu Władysława Łokietka, a postaci wyrzeźbione, płaskorzeźby wyrzeźbione na sarkofagu Kazimierza Wielkiego. Okazuje się, że to porównanie idealnie oddaje wielki skok cywilizacyjny, który wykonało państwo polskie. W życiu bym tego nie odczytał, ba w życiu bym tego nie zauważył, ba w życiu nie miałbym o tym zielonego pojęcia, a dla wybitnego mediewisty to jest w ogóle oczywiste. To przecież to widać na pierwszy rzut oka. No tu macie to, tu macie to, tu macie to dlatego, a tu macie to z innego powodu. I to jest, no właśnie, to wciąga. Odsyłamy do dokumentu, bo właśnie tak nie chcielibyśmy wszystkiego właśnie zdradzić podczas tego spotkania, bo rzeczywiście przyznam, że też dla mnie to było zaskakujące, bo nawet w ubiegłym roku byłam w katedrze wawelskiej i przyznam, że nawet nie spojrzałam na te szczegóły, w ogóle nie zwróciłam na to uwagi, a w tej chwili na pewno, jeżeli powrócę, to będę się przyglądała bardzo wnikliwie. Podczas ekshumacji Kazimierza Wielkiego obecny był Jan Matejko. Tak, tak. I dzięki temu mamy dokładne rysunki czaszki Kazimierza Wielkiego. Dzięki temu też... Rekonstrukcję, można powiedzieć. Tak, pierwsza. Tak. To trochę tak jak profilerzy dzisiaj policyjni. Po pierwsze dokładnie narysował czaszkę Kazimierza Wielkiego, a po drugie próbował odtworzyć na podstawie tej czaszki, jak król mógł wyglądać w chwili śmierci. No i tu, Boże Państwa, nie zaskoczę, król przedstawiony na sarkofagu no nie troszkę pokrywa inaczej. Się, troszkę inaczej wygląda niż Kazimierz Wielki w rzeczywistości, no ale znowu, ten wizerunek władcy z sarkofagu miał inne cele, tak? miał pokazywać coś innego, miał mieć inne przesłanie, ale z kolei na przykład w przypadku Władysława Łokietka to jest grób nieotwarty do końca, chociaż badacze wpuścili tam już taką sondę przez wywiercony mały otwór całkiem niedawno, ale ten grób nie został otwarty tak jak inne groby królewskie, to ze względu na jego konstrukcję. Po prostu gdyby tę konstrukcję naruszono, to akurat ten grobowiec by się rozsypał. Nie da się tego tak zrobić jak w przypadku innych grobowców królewskich. Ale jeżeli chodzi o Władysława Łokietka, to tam akurat istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ten wizerunek z sarkofagu mniej więcej pokrywa się z tym, jak Władysław Łokietek wyglądał w rzeczywistości. A z kolei Jagiełło... A Jagiełło to prawie fotografia. No właśnie, ale to też wynikało z tego, że zrobił swój sarkofag, znaczy polecił zrobienie za życia. Tak, tak. Co też pokazywało... Po pierwsze, jak państwo urosło, a po drugie, że monarcha już potężnego państwa za życia dbał o to,
swój wizerunek, powiedzielibyśmy, aby dla przejść potomnych do historii w odpowiedni sposób. Już była ta świadomość, że o to należy odpowiednio zadbać i Władysław Jagiełło zadbał. Zresztą jest bardzo poważna, toczyła się przez długie lata debata na temat autorstwa tego nagrobka. Ostatecznie nierozstrzygnięta, ale powiedzieć można tyle, że to jest dłuto absolutnej europejskiej ekstraklasy, co też pokazuje już siłę państwa. Z południa Europy dodamy, tak. A szczegóły już zapraszamy. No, ostatnia część tego dokumentu odkrywa również niezwykle fascynującą część historii Polski, bo dotyczy świętego Stanisława, biskupa świętego Stanisława. Do dziś są takie różne przekazy dotyczące jego śmierci. No i co udało się ustalić biskupowi? To może to za chwilę pokażemy, ale rzeczywiście to jest taka jedna ze spraw w ogóle fundamentalnych dla debaty nie tylko historycznej w Polsce przez dziesięciolecie. Generalnie rzecz biorąc, od na pewno ponad 100 lat już trwa bardzo ostry spór badaczy, ale też publicystów, ale też w niektórych okresach historii Polski przenosi się to na politykę. Czy święty Stanisław, czy Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, był świętym męczennikiem, czy był zdrajcą, który poniósł śmierć za to, że dopuścił się nielojalności wobec swojego władcy. Powstały na ten temat gigantyczne opracowania naukowe. Tak jak mówię, w niektórych okresach historii Polski sprawę tę wykorzystywano również politycznie. Ona rozpalała wielkie emocje. No i nie wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy w stanie opowiedzieć o sekretach Wawelskiej Katedry bez opowieści o świętym Stanisławie, którego przecież relikwie stanowią centrum katedry. My też już o tym nie pamiętamy, ale trumna ze szczątkami świętego Stanisława to jest jedno z najważniejszych i najświętszych miejsc dla Polski w ogóle. To miejsce przez stulecia nazywano Ara Patriae, ołtarzem ojczyzny. To tam się odbywały koronacje, tam się odbywały pogrzeby królewskie, tam przez stulecia składano sztandary zdobyte w zwycięskich bitwach. Jak ktoś chce Polskę zrozumieć, historię Polski, to musi stanąć w tym miejscu. I w pewnym sensie musi również zagłębić się wtedy w sprawę świętego Stanisława. No właśnie. Niech proszę zdradzić, jak to było z tym świętym Stanisławem? Może puścimy fragment. I z Bolesławem Szczodrym. Może wpuścimy fragment, już tutaj uruchamiam, żeby też Państwo zobaczyli, jak to jest opowiedziane. To są takie krótsze odcinki, 22-minutowe. Też nie zobaczymy go całego, ale taki spory kawałek z przyjemnością Państwu puszczę. I też zawiesimy tę narrację w pewnym znaczącym miejscu, ale
kościołem stara się odbudować potęgę kraju. Nagle w 1079 roku dochodzi do tragedii. W tajemniczych okolicznościach zabity zostaje biskup Stanisław. Król ucieka z Polski. Na zawsze. Co się stało? Czy po niemal 1000 lat uda się rozwikłać zagadkę tej śmierci? Co wiemy o świętym Stanisławie? W chwili śmierci miał około 40 roku życia. To znaczy też, że był rówieśnikiem mniej więcej Bolesława Szczodrego. I jako bliski współpracownik księcia został mianowany krakowskim biskupem. Przez księcia. Ten fakt trzeba podkreślić, bo wtedy biskup krakowski był jedynym biskupem w Polsce. Możemy przypuścić, że książę, szukając człowieka na to stanowisko, szukał się ludzi najbardziej sobie zaufanych, najbardziej sobie bliskich, być może nawet byli dla siebie przyjaciółmi. Bolesław Szczodry, zwany również Sinem. W tych dwóch przydomkach skrywa się jego podwójna osobowość. Z jednej strony nieprawdopodobnie hojny i wspaniały Sin, z drugiej ambitny, brutalny i bezwzględny. Prawdziwa mieszanka wybuchowa. Marzeniem księcia Bolesława była królewska korona. Do tego potrzebował jednak wsparcia papieża. Szczodrze fundował kościoły i klasztory, blisko współpracujący z biskupem Stanisławem. Szczytem tej współpracy była odbudowa struktur kościelnych i koronacja królewska Bolesława Szczodrego w roku 1076. Tak spełnił się wielki wspólny plan króla i biskupa. Ale był to też początek katastrofy. Przez dziesięciolecia toczył się spór, jak zginął Stanisław. Kościół głosił, że porywczy władca zamknął biskupa przy ołtarzu. Ale dla wielu historyków była to jedynie bajeczka dla pobożnych. Ich zdaniem biskup Stanisław zdradził króla i został skazany na poświatowanie. Kara brutalna, lecz w majestacie prawa. Wydawało się, że sporu nigdy nie uda się rozstrzygnąć. Dziś sięgamy po bezcenne przedmioty, które na co dzień spoczywają w ciszy katedralnego skarbca, zamkniętego dla zwiedzający. Oto relikwiarze, w których przez wieki przechowywano coś, co dla detektywa byłoby najważniejszym dowodem. Czaszkę denata. Na początku lat 60. XX wieku biskup wtedy, Karol Wojtyła, zlecił badania tejże czaszki, zlecił je przedstawicielom, specjalistom w medycynie sądowej. 9 czerwca 1963 roku wielki sporządzili protokół z oględzin. Na czaszce świętego Stanisława zachowało się szereg uszkodzeń, ran. Najważniejsza z tych ran została zadana w tył głowy w okolicy popielnicy. W raporcie z chirurgiczną decyzją zapisano. Stwierdza się na czaszce zmiany w postaci wnieceń. Najdłuższe i najgłębsze wnieceń znajduje się na potylicy. Biegnie od góry ku dołowi. Kilka podobnych, nieco słabiej zaznaczonych wnieceń znajduje się na kości czołowej, ciemieniowej prawej i lewej. Każdy cios zwrócony w czaszkę, pozostający zwłaszcza tak głębokie uszkodzenia na niej, był ciosem intencyjnie śmiertelnym. A zatem sprawca leżył, bo chciał zabić. To nie był przypadek. Na dodatek zaatakował biskupa pod tyłu. Brutalnie i mało szlachetnie. Być może nawet stało się to w momencie, gdy biskup odprawiał mszę, zwrócony czołem do ołtarza, a tyłem do wielkich. W jednym orzeczniku też myślę, to jest bardzo istotny fragment tej opinii, że zadano te uderzenia narzędziem tępo krawędziaste i skazano na taką laskę, siekierkę, która jest prototypem, średniowiecznym prototypem późniejszego czekana. Kilka
serca uderzał prosto w twarz. Jakby wpadł w furię. I tak dalej to idzie. No. Ale też... I tak dalej to idzie. Krok po kroku. Krok po kroku, krok po kroku. Tak, dowiadujemy się o kolejnych rzeczach związanych ze śmiercią świętego Stanisława. Powszechnie jest taka legenda i w Krakowie to jest też w jakiś tam sposób kultywowane, że miało to miejsce w kościele świętego Michała na Skałce. Czy to prawda? To jest oczywiście niemożliwe do rozstrzygnięcia, ale bardzo dyskusyjne. To też pokazujemy w filmie. Arcybiskup znowu badając źródła i dokonując no, takich, jak Państwo widzieli, bardzo, bardzo naukowych analiz, pokazuje, że raczej nie. Że to jest prawdopodobnie błąd przy przepisywaniu kolejnych kronik. Pomylono dwa kościoły pod tym samym wezwaniem. Kościół świętego Michała znajdował się również na Wawelu. Dzisiaj możemy oglądać jego ruiny, kiedy stoją Państwo na tym wielkim dziedzińcu między katedrą a zamkiem. To tam na środku jest taki wielki trawnik, a na tym trawniku bardzo pieczołowicie są zakonserwowane ruiny dwóch kościołów. Jeden z tych kościołów to jest kościół świętego Michała. I to raczej tam mogła dokonać się ta zbrodnia, bo analiza czaszki wyraźnie pokazuje zbrodnię. To tu jakby nie ma dyskusji. Bardzo okrutną zbrodnię. A nie kościół na Skałce. No ale tradycja została zbudowana na zupełnie innym przekonaniu. Jak mówię, naukowcy tego nie są w stanie do końca rozstrzygnąć, ale mają bardzo wiele poważnych wątpliwości. Co nie zmienia faktu, że tradycja jest uświęcona i nikt nie będzie majowej słynnej procesji, która łączy Skałkę i Wawel, odwoływał ze względu na to, że historycy mają dużo wątpliwości, a nawet jak widać arcybiskupi Kościoła katolickiego dysponujący odpowiednim wykształceniem mediewistycznym mają wątpliwości, bo tak jak też staramy się w tej serii pokazywać i już dzisiaj o tym mówiliśmy w sprawie autorstwa obrazu jasnogórskiego, ikony jasnogórskiej. To, że coś jest legendą, że coś jest tradycją i nie ma mocnego zakorzenienia w nauce, ba, nawet nauka często to podważa jednoznacznie. Mówi, nie no, to niemożliwe, to tak nie było, to tak nie jest. To nie oznacza, że z tradycji, z legendy powinniśmy kpić i szydzić. Ona ma inną funkcję. Ona nie musi mieć pokrycia w twardych faktach, ale ona i tak mówi nam prawdę o świecie, jakąś ważną prawdę o świecie. To jest tak, to tak powiem bardzo krótko, bo my żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie pojęcie prawdy odnosimy wyłącznie do tego, że coś jest zgodne bądź niezgodne z faktami. Przez całe stulecia ludzkość nie myślała tak o prawdzie. I pokażę Państwu to na bardzo prostym przykładzie. Jest słynna powieść Tolstoja Anna Karenina. Jest ona zmyślona. Tolstoj usiadł. Może się czymś zainspirował z autentycznego życia, no ale wymyślił bohaterów, wymyślił ich losy, opisał to. Czy jednak ta książka, chociaż fikcyjna, nie mówi nam ważnych prawd o świecie? Nie mówi nam na przykład takiej prawdy, Anna Karenina to pokazuje, że z miłości można oszaleć. Że miłość potrafi człowieka zniszczyć i doprowadzić do samobójstwa. Że życie rodzinne i tak dalej. Nie, przecież my czytamy Annę Karenina nie tylko dla rozrywki. Również dlatego, że ona niesie prawdę o świecie. I w tym sensie tradycja, legenda również niosą nam prawdę o świecie, chociaż fakty naukowo weryfikowalne mogą tę tradycję czy legendę podważać i nie ma w tym nic złego. No, na pewno pokazuje kult do świętego Stanisława i chyba na tym to przede wszystkim polega. Tak, ale bywa też na odwrót i to jest bardzo istotne, bo
Tu właśnie w sprawie świętego Stanisława to widać wyraźnie. Przez dziesięciolecia, dopóki nie zbadano tej czaszki, bo jej nie badano wcześniej, ona była zamknięta w relikwiarzach. Przez dziesięciolecia wielu historyków mówiło, to co jest opisane w średniowiecznych kronikach, to co głosi Kościół, jest bzdurą i wymysłem. Nikt nie zamordował świętego Stanisława, skazano go na karę poćwiartowania, karę w majestacie prawa, nie ma mowy tu o żadnym morderczym czynie. W ogóle powstało bardzo wiele mądrych naukowych opracowań pokazujących, że to tak naprawdę cała ta historia była zapożyczeniem z innych historii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo poważnych prac naukowych. I teraz, jak mówimy o wielkości Karola Wojtyły, to jest jednym z dowodów na wielkość kardynała Karola Wojtyły. On się nie bał. Do niego przyszli naukowcy i powiedzieli, chcemy zbadać. Powiedział, proszę bardzo. Wiedza, wiara i nauka zawsze była... Oczywiście, nie boimy się prawdy, badajcie. Badajcie. I nagle, to jest niesamowite, niemal po 1000 lat okazuje się w drugą stronę. Nie, że nauka podważyła tradycję, tylko w tym przypadku nauka, i to jest fascynujące, potwierdziła tradycję. Oczywiście na czaszce nie ma dowodu na to, że zrobił to Bolesław Śmiały. No to już tak daleko nie idźmy. Ale czaszka jest dowodem na to, że biskup krakowski został zamordowany, że został zamordowany przez sprawcę, który chciał zabić, że sprawca zaatakował, kiedy biskup był zwrócony do niego tyłem i że była to zbrodnia z jednej strony bezwzględna, bo sprawca chciał zabić, to pokazują ciosy, nie zrobił tego przez przypadek, ale z drugiej strony była to zbrodnia w jakimś afekcie, no w jakimś wybuchu gniewu, szalonego gniewu. Te uszkodzenia czaszki na to pokazują. No wyraźnie pokazują, że najpierw uderzył w tył głowy, a jak ofiara się przewróciła, no to po prostu zaczął siekać po głowie, po twarzy. I tak jak mówię, oczywiście, że naukowcy nie powiedzą, no tak, to jest dowód, no, że to Bolesław Śmiał. Nie, ale okazuje się, że ogromna część tej historii opowiadanej przez tradycję, ostatni raz to powtórzę, historii naukowo wyśmiewanej jako bajeczka dla pobożnych, z którą człowiek rozsądny nie chce mieć nic wspólnego, bo to są bajania dla ciemnego ludu, nagle okazuje się, że w tym przypadku nauka mówi, no nie, no tak było. Oczywiście zatrzymuje się na pewnej granicy, więcej powiedzieć nie potrafię. Mówi, nie, tak było, no, ten człowiek został zamordowany. W dokumencie też poznajemy motyw zbrodni, bo jeżeli jest zbrodnia, zawsze jest motyw i ksiądz biskup. Tak, chociaż nie jest to tak mocne jak badania czaszki, ale bardzo mocno naukowo uzasadnione, że rzeczywiście sprzeciw biskupa wobec niemoralnych działań króla musiał odnieść tu pewien skutek. Ale zdradzę też Państwu, to nie będzie fatalne w skutkach, ale zdradzę też Państwu, jak finalnie, i to jest niesamowite w opowieściach arcybiskupa Rysia, jak arcybiskup Ryś jakby puentuje tę historię. Bo poza tym, że prowadzi nas jak naukowiec przez źródła, przez dowody, pokazuje różne hipotezy, bada, na ile one są prawdopodobne, nieprawdopodobne. Tę metodę już Państwo widzieli. To na końcu jeszcze wyciąga taki wniosek dla każdego z nas. I arcybiskup na końcu, on powiedział to sam z siebie, no przecież takich rzeczy to my nie wpisujemy do scenariusza, to się nie da. Arcybiskup w ogóle bardzo głęboko przeżywał ten odcinek, naprawdę głęboko. I na samym końcu byliśmy... Na samym końcu jest scena, kiedy zeszliśmy z arcybiskupem Rysiem do krypty świętego Leonarda, najstarszej części katedry wawelskiej, jednego z prawdopodobnych miejsc zamordowania biskupa Stanisława. Tu mamy kilka hipotez, gdzie to mogło się wydarzyć, ale być może
również tam. Ale co ciekawe, ta krypta znajduje się niemal dokładnie dziś pod ołtarzem z trumną świętego Stanisława. A z kolei w tej krypcie odnaleziono grobowiec, w którym prawdopodobnie miał być złożony Bolesław Śmiały. Nigdy to się nie wydarzyło, bo po tych tragicznych wydarzeniach, to doskonale wiemy, musiał uciec z kraju i nigdy już do swojego królestwa nie powrócił. Jego ciało sprowadzono, ale prawdopodobnie pochowano w Tyńcu. Na pewno nie pochowano tego ciała w Krakowie, w katedrze wawelskiej. Ale jakaś taka symbolika tutaj, relikwie świętego Stanisława, a pod ziemią grób, który miał być grobem królewskim, ale nigdy się nie stał. Coś jest takiego w tym taka symbolicznego. Taka sprawiedliwość dziejowa tutaj się chyba dokonała. A zarazem właśnie, i to jest najbardziej zaskakujące, nawet powiem, bo wszystko się w filmie nie mogło zmieścić, bo arcybiskup to inaczej trochę interpretuje. W filmie mówi tak, był głęboko poruszony, bo naprawdę żyje tą historią, to też państwo widzieli. To nie jest tak, że to się tak opowiada, no naprawdę tym żyje. I faktycznie było zapewne tak, że Bolesław i Stanisław bardzo blisko współpracowali przez lata i to nie ulega wątpliwości, ale nie jest nieprawdopodobne, albo inaczej, jest bardzo prawdopodobne, że też po prostu byli przyjaciółmi. I arcybiskup na tę historię patrzy w taki sposób. On mówi, popatrzcie, dwóch ludzi, dwóch przyjaciół, dwóch ludzi, którzy osiągnęli coś niesamowitego, bo obaj chcieli podnieść Polskę do rangi królestwa, im się to udało. To był wysiłek ich obu. 3 lata od tego wielkiego sukcesu nagle wszystko wskazuje na to, że jeden zabił drugiego. Bardzo biblijna historia. Tak. Czy to nie jest ostrzeżenie? Tak, i arcybiskup mówi na końcu, czy to nie jest nauka dla nas wszystkich, że przyjaźnie w życiu nie są dane raz na zawsze. Przyjaźnie w życiu nie są dane raz na zawsze. Że o przyjaźń trzeba dbać. Ile razy każdy z nas miał już takie doświadczenie w życiu przyjaźni, która się wypaliła, albo nie daj Boże przyjaźni, która zamieniła się w niechęć. Ile w rodzinach mamy historii, że nawet z bliską osobą dzieje się coś takiego, że zaczyna nas dzielić wręcz nienawiść. Na szczęście w naszym życiu na ogół nie idzie to aż tak daleko, jak w przypadku historii Stanisława i Bolesława. Ale rzeczywiście, jak człowiek popatrzy na te nie już wyłącznie z historycznego punktu widzenia, tylko spojrzy na to z takiego ludzkiego punktu widzenia. To jest niesamowita historia i bardzo pouczająca. A ten pusty grób, niedoszły grób tą Stanisławową trumnę czczoną przez, jego relikwie czczone przez kolejne stulecia, arcybiskup właśnie odczytuje, tego już nie ma w filmie, bo się nie zmieściło, ale odczytywał nie w kategoriach takiej surowej sprawiedliwości. Oto wywyższony święty i pusty grób. Dla arcybiskupa osobiście, podkreślam, to jest takie miejsce, gdzie on myśli o miłosierdziu. Ciekawe, prawda? On to nam mówił. Że on w tym miejscu myśli o Bożym miłosierdziu. To rzeczywiście piękne, bo człowiek, no właśnie, okazało się, że jestem bardziej starotestamentowa niż myślałam. Jeszcze chciałam zapytać właśnie o księdza biskupa Grzegorza Rysia, bo rzeczywiście widać w tym dokumencie w obydwu dokumentach, że on jest bardzo sobą. No tutaj nie sposób napisać scenariusza, to myślę, że była wielka taka, nie wiem, czy można to nazwać improwizacja, ale na pewno była kamera i ksiądz biskup Ryś. Tak. Jak to odbywało się podczas takiej, znaczy, proszę to jest zdradzić troszeczkę z planu jakieś sekrety. Tu musimy coś zdradzić, a zarazem można nawet się pochwalić, bo jestem głęboko o tym przekonany, zresztą widzieli to państwo na filmie, że nikt jeszcze w historii
tak pięknie nie sfilmował katedry wawelskiej w jej detalach, jak myśmy to zrobili w tej serii. I jej skarbów. Ale z czego to wynika? To wynika z bardzo prostej rzeczy. Teraz przestaję się chwalić, a zaczynam mówić o konkretach. Kłopot polega na tym, że żeby zrobić piękne zdjęcia, naprawdę piękne, to trzeba wstawić mnóstwo światła sztucznego. Nawet u nas jest sztuczne światło, a co dopiero do takich zdjęć w katedrze. Trzeba bardzo długo ustawiać i celebrować te kadry. Trzeba wielokrotnie powtarzać. Tymczasem katedra jest miejscem żywego kultu i liturgii, a zarazem jest miejscem przyciągającym miliony, i to nie ma w moich słowach przesady, miliony turystów z całego świata. Ja to doskonale wiedziałem, bo ja już wiele razy wcześniej robiłem zdjęcia w katedrze i w katedrze było tak, że można było wejść o 5 rano i o 6.30 trzeba było wyjść. To był jedyny czas, kiedy można było filmować w katedrze wawelskiej, dostając specjalną zgodę na to, specjalną zgodę. Jak my sobie wymyśliliśmy tę serię, no to największy problem polegał na tym, że chcieliśmy to zrobić pięknie, potrzebowaliśmy czasu, potrzebowaliśmy zmieniać miejsca, wszystkie te detale potrzebowaliśmy ogrywać. Arcybiskup musiał mieć czas, żeby snuć te opowieści. No nie ma szans zrobić tego w 1,5 godziny. I po 1,5 godziny wynosić wszystko i co, i wracać. My się nawet w 1,5 godziny nie rozłożymy z tym całym Majdanem. I wtedy do świętej pamięci księdza Zdzisława Sochackiego, niestety już świętej pamięci, proboszcza katedry, przyjechałem i mówię, że mamy taki pomysł na serię, na co mówię, proszę pana, ale to się w ogóle nie może udać. Ja bym się nawet zgodził, ale jak wy to chcecie zrobić? Ja mówię, istnieje jedna, jedyna możliwość. Jak? Że będziemy pracować w nocy. Będzie nas ksiądz proboszcz wpuszczał przed 22:00, i my będziemy do 6 rano z arcybiskupem pracować. Całą noc. I tak kolejną noc i kolejną. I on się na to zgodził. I teraz mogę też państwu powiedzieć, znowu tak bardzo szczerze i bardzo osobiście. To znowu jest jedno, to są takie, tak jak państwu opowiadałem, że mogłem patrzeć na wizerunek jasnogórski z bliska i nigdy w życiu tego nie zapomnę i to było mistyczne doświadczenie, chociaż mistykiem nie jestem. To są takie nagrody, które dostajemy za te produkcje. Proszę sobie wyobrazić, że ja w pustej katedrze na Wawelu, no w pustej jak w pustej, z ekipą, ale to nie z tłumem ludzi. Spędziłem wiele nocy na Wawelu, gdzie tylko przemykała gdzieś w tle ochrona. I oczywiście jak zdjęcia były w jednym miejscu, to można było samotnie sobie było pójść, no bo cała katedra była dla nas otwarta. Można było samotnie pójść w inne miejsce. To znowu było coś niesamowitego. Arcybiskup działał tak, że my się ustawialiśmy, arcybiskup wchodził, mówił, co miał powiedzieć, co chciał powiedzieć, robił dubla, no zawsze musimy mieć dla bezpieczeństwa dubel. Potem arcybiskup szedł się gdzieś w ciszy pomodlić do wolnego miejsca, ekipa się przestawiała i to wszystko, co arcybiskup opowiada w tych 4 odcinkach, działo się od 2 do 5, od 22 do 5 nad ranem. Tak to wyglądało. Nocne zdjęcia na Wawelu. Tak, tak. Nie da się inaczej tego zrobić. No, efekt jest naprawdę wspaniały. Gratuluję z całego serca i polecam wszystkim widzom. Ale jeśli chodzi o te nocne zdjęcia, to mam wrażenie, że już się tak wyspecjalizowała pana ekipa i pan, ponieważ nocne zdjęcia również były robione w takim miejscu jak Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. I tutaj chciałam na chwilę, już tak finalizując nasze spotkanie, porozmawiać chwilkę dosłownie o dokumencie Ostatnie Dni Jezusa. Też niezwykły dokument. To może najpierw o tych nocnych zdjęciach, proszę powiedzieć. Dlaczego nocą? To w ogóle myślę, że niektórzy z państwa to wiedzą, ale to akurat nie jest takie trudne i bardzo gorąco to państwu polecam. Otóż można spędzić noc w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Trzeba mieć pozwolenie, ale ono nie jest szczególnie specjalne. Trzeba skontaktować się z franciszkanami, z których wielu pochodzi z Polski, co ułatwia działanie. I mogą Państwo spędzić, i to jest też rzecz niesamowita, całą noc w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie poza czuwającymi duchownymi i kilkoma, kilkunastoma osobami na podobnych zasadach nie ma nikogo innego. I jak normalnie w kolejce do Grobu Pańskiego w najgorszych miesiącach stoi się i dwie godziny czasem, a potem człowiek jest wciśnięty przez tłum ludzi, może tam spędzić kilkadziesiąt sekund, a następnie fala ludzka wypycha człowieka z powrotem na zewnątrz. Tam można w samotności spędzić kilkadziesiąt minut w miejscu, gdzie doszło do zmartwychwstania. W miejscu, gdzie złożono ciało Jezusa. Jest tylko jedna ważna rzecz, bo to wszystko opiera się na bardzo szczegółowych i bardzo restrykcyjnie przestrzeganych przepisach jeszcze rodem z wieku XIX, na tak zwanym status quo, z czasów jeszcze ottomańskich. To porozumienie zawarte zostało między różnymi chrześcijańskimi kościołami i wyznaniami. I zasada jest taka, że od zamknięcia drzwi, a tego zamknięcia drzwi od dziesięcioleci dokonuje ta sama palestyńska rodzina, do porannego otwarcia bazyliki nie ma wyjścia. Nie można się rozmyśleć. Czyli ile godzin? No to jest, wchodzi się, o ile pamiętam, po 22, no to 8 godzin trzeba liczyć, tak mniej więcej. Oczywiście tam jest toaleta, tak już powiem na wszelki wypadek. Ale to nie ma tak, że ktoś powie, no było miło, to teraz ja chciałbym wyjść. Nie, te drzwi są po prostu zamknięte. Są zamknięte od zewnątrz i tam się po prostu siedzi. Tam można się przespać w ławce, to też nie jest problem, jak ktoś jest zmęczony. Nie jest to jakaś faux pas ani grzech ciężki. Ale naprawdę, jak Państwo pojadą do Ziemi Świętej i to nie będzie taka pielgrzymka, że się pędzi, żeby wszystko zaliczyć, tylko będą Państwo w Jerozolimie 2-3 dni, to gorąco to polecam. I oczywiście musieliśmy to, robiąc film dokumentalny o ostatnich dniach Jezusa, z tego skorzystaliśmy, no my z taką różnicą, że mieliśmy kamerę. Skąd pomysł na ten film? To jest też niezwykła rekonstrukcja właśnie. Tak jak tytuł wskazuje, ostatnich dni Jezusa, zaczyna się od Niedzieli Palmowej, od wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy i później każdy kolejny dzień wszystkie wydarzenia po kolei są rekonstruowane, a przewodnikami też są niezwykłych dwóch przewodników ma pan w tym dokumencie. Tak. Ta seria po części jest zainspirowana tym, co zrobiliśmy w Katedrze Wawelskiej, co widzieli Państwo przed chwilą. A mianowicie chcieliśmy poszukać odpowiedzi na pytanie, co nauka, raz jeszcze podkreślam, nauka może nam powiedzieć o ostatnich dniach Jezusa. Przede wszystkim archeologia biblijna, przede wszystkim historycy starożytności, ale nie tylko, bo tu bardzo wiele różnych profesji wchodzi w grę. To jest coś bardzo bliskiego, ciut innego, ale jednak bardzo bliskiego niesamowitej pracy, jaką robią Grzesiek Górny i Janusz Rosiko. Ja jestem pod wielkim wrażeniem ich książek, ich działalności. Niedawno tu obecni na spotkaniu. Fantastyczni ludzie. To jest po części, po części pokrewne, troszkę inne, ale to metoda jest podobna, czyli naukowe spojrzenie na ostatnie dni Jezusa. Na przykład bardzo proste pytanie, oczywiście nie da się ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że tego kamienia dotknął Jezus. Ale okazuje się, że archeolog starożytności jest w stanie w Jerozolimie wskazać trzy miejsca, których zapewne z bardzo wysokim prawdopodobieństwem ocierającym się o pewność dotykały stopy Jezusa. Ponieważ dobry archeolog
jest w stanie stwierdzić. Nim jest ojciec Łukasz. Ojciec Łukasz Popko, który pracuje, wykłada, niezwykła postać w najlepszej na świecie szkole archeologii biblijnej. Znowu, takiej szkole, którą prowadzą dominikanie, ale kształcą się i prowadzą tam badania ludzie z całego świata, wierzący i niewierzący. Czyli chodzi o francuską szkołę biblijną i archeologiczną w Jerozolimie. Też niezwykłe miejsce, trochę jak żywcem wyjęte z Indiany Jonesa, naprawdę, bo to jest szkoła, która ma ponad, grubo ponad 100 lat tradycji, a jej badacze zajmowali się najważniejszymi odkryciami archeologicznymi w Ziemi Świętej XX wieku. Ojciec Łukasz Popko jest naszym polskim wykładowcą w tejże szkole. Dominikanin, dodajmy. Dominikanin, który, to też jest rzecz niezwykła, zna, naprawdę zna, zna płynnie, o tak może powinienem powiedzieć, 10 języków, w tym 4 martwe języki starożytne, które wykłada w tej szkole. Jest wybitnym specjalistą od historii starożytności, biblistyki i archeologii biblijnej. Jest członkiem takiego, to też jest ciekawa rzecz, bo jak Państwo widzą, w tych wszystkich produkcjach staramy się sobie zadawać takie bardzo proste pytania. Takie pytania, nad którymi normalnie ludzie się nie zastanawiają. Mamy Pismo Święte, my ludzie wierzący, no dla innych to są ciekawe teksty historycznie, może literacko, dla nas to jest objawione Słowo Boga. No dobrze, ale kto ustala finalną treść ksiąg Pisma Świętego? Kto? Przecież one krążą w różnych odpisach, w różnych manuskryptach, te manuskrypty się różnią między sobą. Czasem w jednym manuskrypcie są jakieś fragmenty, w innych nie ma jakichś fragmentów. Zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, kto to robi? No to ktoś musi to zrobić, tak? Ktoś musi zadecydować. I jest na przykład taki zespół, którego ojciec Łukasz Popko jest członkiem. To są najlepsi badacze na całym świecie, którzy ustalają ostateczną, finalny kształt pism Starego i Nowego Testamentu. Oni się skupiają przede wszystkim na Starym Testamencie. On pracuje wśród specjalistów od Starego Testamentu. A potem poszczególne kościoły, religie, badacze w oparciu o ten tekst finalny, no już robią własne tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. I na przykład ojciec Łukasz Popko finalizuje teraz pracę, przez lata nad tym się zajmował, nad drugą księgą machabejską. No i mówi, że jak już zakończy tę pracę, to wygląda na to, że zmiany nie będą wielkie, ale na przykład dzięki badaniu nowych manuskryptów okazało się, że dotychczas mieliśmy błędnie podane imię jednego z bohaterów drugiej księgi machabejskiej. Ono brzmiało zupełnie inaczej. I może za 10 lat ono będzie zmieniane, no bo, jak mówię, to nie wywróci do góry nogami drugiej księgi machabejskiej. No ale ktoś to robi, tak? I to są właśnie ci ludzie. Znowu taka metoda prostych pytań. Ale stąd ta znajomość języków martwych, rozumiem. Tak, oczywiście. To są w ogóle, ja też opowiadam o tym z fascynacją, bo poznałem ten świat. No, bardzo wiele tekstów starożytnych, również tekstów Pisma Świętego, poznajemy w skrawkach. No to w ogóle cud, że te kawałki papirusów przetrwały do dzisiejszych czasów, ale bardzo często to są po prostu porwane papirusy, uszkodzone. No i trzeba wybitnych badaczy odcyfrowujących te manuskrypty, żeby się zorientować, co tam jest napisane. Ale jednym z elementów przygotowania do czytania takich tekstów jest, uwaga, nauka pisania. Dlaczego? I to nauka pisania, która idealnie odwzorowuje to, jak pisali starożytni. To znaczy, uwaga, we francuskiej szkole biblijnej i archeologicznej na lekcjach pisania badacze, po pierwsze, robią sobie taki barwnik, atrament, którym naprawdę pisano w starożytności.
Po drugie, piszą takimi rysikami czy piórkami, jak w starożytności, na pergaminach takich, jak w starożytności. Wszystko jest idealnie odwzorowane. Po co? Otóż okazuje się, że dopiero jak człowiek nauczy się pisać pismem starożytnym, to dokładnie umie odwzorowywać ruch ręki piszącego w starożytności. Tak? Nie tylko czyta, ale wie, jak to pisano. Więc jeżeli mamy przerwane słowo, a w tym słowie mamy przerwaną literę, to po zakrętasku, mówiąc językiem laików, ktoś, kto umie pisać jak starożytni, potrafi domyślić się, jaka to była litera, a nie inna. Więc zanim nauczysz się czytać manuskrypty, musisz się nauczyć pisać jak starożytni. To tylko jeden z przykładów Państwu podaję. Ale niezwykłe, naprawdę. Muszę powiedzieć, że odkrywał Pan rzeczywiście takie ciekawe rzeczy, o których... I tacy ludzie... Nigdy nie słyszałem. To podam przykład taki, który jest opisany też, chociaż nie bardzo szczegółowo, w książkach właśnie Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia. Jest taka relikwia słynna w chrześcijaństwie, Titulus, czyli ten tytuł winy, który przybito do krzyża Jezusa. Jest czczona w jednym z kościołów w Rzymie. No i naukowcy nie mają wątpliwości, że to nie jest Titulus, który był przybity na krzyżu Jezusa, tylko to jest coś, co pochodzi ze średniowiecza. I jak ustalono to w ramach badań, no to stwierdzono, no okej, jasne. To niestety jest fałszywka. Wśród relikwii jest dużo fałszywek, to jest fałszywka. Ale jak poddano to dokładniejszym badaniom, to okazało się, że tak, no to jest fałszywka, tylko prawdopodobnie skopiowana z oryginału. Dlaczego? Ponieważ dokładnie przebadano sposób napisania, dokładnie przebadano gramatykę i sformułowania, i okazuje się, że one idealnie odpowiadają sposobowi pisania i tekstom z tej części świata z pierwszego wieku naszej ery. I zwykły fałszerz w średniowieczu, nie wiem, tego już nie pamiętam, w XI czy XII wieku, bo taka jest mniej więcej datacja tego, no nie mógł dysponować taką wiedzą. Nie mógł wiedzieć tych wszystkich niuansów, jak się prowadzi daną literę, albo jakiego sformułowania się używa, które potem już wyparowało z łaciny i już się go nie używa. Ja to oczywiście bardzo upraszczam, bo to całe wielkie opracowania naukowe, wielostronnicowe, liczące po kilkaset stron i tak dalej. Ale to wszystko prowadzi naukowców, podkreślam. Nie jakichś szalonych chrześcijan, którzy na siłę próbują coś udowodnić. Naukowców, którzy się tym zajmują zawodowo. Że tak, to jest fałszywka, ale prawdopodobnie zrobiona z oryginału, który zaginął. Bo nie jest możliwe, żeby średniowieczny autor tegoż Titulusa, tej fałszywki Titulusa, zrobił to tak genialnie. Tak precyzyjnie. Tak precyzyjnie. Bardzo dużo jest różnych innych smaczków. Oczywiście tutaj nie jesteśmy w stanie o tym opowiedzieć. Jeszcze tylko zdradźmy, kto jest tym drugim przewodnikiem. Tak, bo w dokumencie. Tu akurat zrobiliśmy troszkę inaczej, no bo ojciec Łukasz Popko jest tym, powiedziałbym, naukowym Cicerona, który nas prowadzi przez te ostatnie dni Jezusa i pokazuje, czego dzięki nauce możemy się dowiedzieć o tych dniach. I jeszcze jeden przykład, bo ja mógłbym o tym godzinami opowiadać, ale jeden przykład, który mnie bardzo, bardzo jakoś poruszył. To jest niby taki drobiazg, ale bardzo mnie poruszył. Otóż to pewnie Państwo wiedzą, że w ikonografii naszej, w kościołach, w takiej typowej ikonografii chrześcijańskiej czy w sztuce, z reguły droga krzyżowa jest o tyle pokazywana fałszywie, że skazaniec nie dźwigał całego krzyża. Dźwigał tylko poprzeczną belkę. Poprzeczną belkę krzyża. Natomiast na miejscu egzekucji belka pionowa była wbita na stałe. No bo po prostu miejsce używane do kolejnych egzekucji. Ojciec Łukasz Popko o tym opowiada, tłumaczy, jak to wyglądało. Jak mówię, badacze nie mają wątpliwości, że właśnie tą poprzeczną belkę ważącą być może około 40 kg skazaniec dźwigał na swoich plecach,
a belka pionowa czekała już na miejscu egzekucji, czyli w tym przypadku na Golgocie. To miejsce, też nie mamy wątpliwości, było w tamtym czasie miejscem egzekucji w Jerozolimie. Tu historycy też nie mają, historycy i archeolodzy nie mają wątpliwości, że to jest miejsce egzekucji. Ale co się okazuje? Znowu taka prosta rzecz, ale ona mnie bardzo uderzyła, bo ojciec Łukasz opowiada o tym wszystkim w Bazylice Grobu, mówi o tym, że właśnie mówi o tym, jak to wyglądało. W pewnym momencie mówi, no wiecie, ale jak ta pionowa belka tam stała tak cały czas, to wiecie, że to oznacza, że zapewne na tym samym krzyżu, na którym umarł Jezus, umarło jeszcze wielu innych ludzi? No bo to miejsce wykorzystywano dalej, tak? No, nikt nie zrobił z tego miejsca sakralnego, tak? No, przez kolejne lata, a może dziesięciolecia, Golgota służyła do krzyżowania kolejnych złoczyńców. I to jest niby taki drobiazg, ale jakoś bardzo poruszający, jakoś bardzo urealniający też to, co się wydarzyło. Tak, ciało Jezusa ściągnięto, tą poprzeczną belkę pewnie gdzieś wyrzucono, ale na tej pionowej belce mogli umierać kolejni ludzie, na tej samej belce, na tym samym drzewie, na którym umierał Jezus. I tak jak mówię, to drobiazg, prawda? Nie wywraca to do góry nogami ale naszego tak wyobrażenia. Przybliża krzyż każdemu z nas. Tak, ale coś w tym jest, takiego bardzo poruszającego. I chcieliśmy, żeby akurat w tej opowieści nie był jeden narrator, który o tym wszystkim opowiada, tylko był taki wysłannik nas, widzów, taki człowiek, który dopytuje tego naukowego przewodnika. I tym człowiekiem stał się Jasiek Mela, niezwykła postać, no bo pewnie większość z Państwa zna też historię jego życia. W nastoletnim wieku straszliwy wypadek, młody chłopak traci rękę i nogę, a zaraz potem na przekór losowi nasz wielki podróżnik Marek Kamiński proponuje mu wyprawy na oba bieguny, północny i południowy. Jasiek Mela zostaje najmłodszym w historii zdobywcą obu biegunów w jednym roku. Człowiek bez ręki i bez nogi, powiedzmy to wprost. Na dodatek nastolatek. Później przebiegł maraton w Nowym Jorku, wszedł na Elbrus i Kilimandżaro, ale to już drobiazgi w porównaniu. To już drobiazgi w porównaniu z biegunem północnym i południowym. Ale to był też człowiek, który na podstawie tego, co przeżył i tych wydarzeń tragicznych, i tych wydarzeń pokazujących, że człowiek jest jednak silniejszy niż tragedie, które go w życiu spotykają, Janek bardzo mocno zaangażował się w działalność charytatywną, założył fundację, pomagał bardzo wielu ludziom, a jednocześnie jest też człowiekiem głęboko wierzącym. Natomiast ma w sobie, i to dla nas było bardzo istotne, taką naturalną ciekawość. Wiedzieliśmy, że on będzie pytał o to, na czym nam zależy, takie konkretne, proste rzeczy. Był pierwszy raz w Jerozolimie. A na dodatek ten wielki podróżnik, zdobywca dwóch biegunów, nigdy nie był w Jerozolimie, więc się od razu ucieszyliśmy. No dobrze, będzie pytał na świeżo, to wszystko go będzie fascynowało, to wszystko go będzie obchodziło. I tak konstruowaliśmy tę serię, właśnie w oparciu o takie bardzo proste pytania. Ja w ogóle jak wymyślałem koncepcję tej serii, to zacząłem od takiego pytania, które mnie zawsze w życiu nurtowało. Nigdy nie dawało mi spokoju, a kiedyś mi przyszło do głowy. Tak jak zapewne wielu z Państwa, w każdą niedzielę palmową i w każdy Wielki Piątek słuchamy relacji poszczególnych ewangelistów o męce Jezusa. Dłuższych, krótszych, w zależności od Ewangelii. I nagle kiedyś, stojąc po prostu w kościele i po raz kolejny słuchając tej samej relacji ewangelicznej, nagle przyszło mi do głowy takie proste pytanie. No dobrze, a droga krzyżowa to ile trwała? Jak długo Jezus dźwigał
krzyż na Golgotę. I nagle musiałem sobie powiedzieć no, samemu sobie. No, nie wiem, no, nie wiem, 15 minut, 10 minut, pół godziny, dwie godziny. Nie wiem. Po prostu nie wiem. I żeby było jasne, dla historii zbawienia, dla ofiary Jezusa to nie ma wielkiego znaczenia. Ale to ciekawe, prawda? A przecież można się tego dowiedzieć. Bo jeżeli spotkamy się z archeologami i historykami starożytności, to oni znają topografię Starej Jerozolimy. Są w stanie odtworzyć drogę, którą Jezus szedł na Golgotę. Co ciekawe, większość historyków i archeologów uważa, że ta droga wiodła inaczej niż tradycyjna droga krzyżowa, którą przechodzimy w Jerozolimie. Że szła dokładnie z przeciwnego, że Jezus dźwigał krzyż dokładnie z przeciwnego krańca miasta starożytnego. I kamera podąża właśnie. Tak. Za ojcem Łukaszem, który prowadzi tą właśnie drogą. Tak, tak. On nas prowadzi tą drogą, tłumaczy, opowiada i tłumaczy, dlaczego większość historyków uważa, że to jednak jest stąd Jezus zaczął dźwigać krzyż, a nie z miejsca, gdzie zaczyna się ta tradycyjna droga krzyżowa. Ale proszę zobaczyć, że nie o samą, tak naprawdę, tak na końcu to nie o samą ciekawość chodzi. Chociaż moim zdaniem to i tak byłoby wystarczające uzasadnienie. No dowiedzieć się. Bóg nas uczynił ciekawymi świata, no to się dowiadujmy różnych rzeczy. Dał nam rozum, dał nam wiedzę. Ale naprawdę inaczej się wtedy słucha Ewangelii. Inaczej się czyta. To nie jest jakaś daleka, może poruszająca, bardzo ważna dla nas historia, ale to wszystko staje się takie prawdziwe, takie namacalne. Znowu, tak powiem może głupio, proszę mi wybaczyć. No, jakby zawsze żałowałem Jezusa no, od dziecka. No, przecież jesteśmy tak wychowani, no, słuchamy tego. Tak? No i znam żal, jak tego słuchamy. Smutno nam jest. To jest naturalny ludzki odruch. Niewinny, wspaniały człowiek przeżywa straszliwą mękę. Ale jak sobie uzmysłowimy prawdziwy wymiar tej męki, taki realny wymiar tej męki, co to znaczyło? Czemu ten człowiek był poddany? To ma też znaczenie. To zaczynamy na to patrzeć inaczej. To znowu podam już naprawdę ostatni przykład, ale na szczęście to jest coraz bardziej znane. To nie jest wielkie odkrycie, chociaż u nas w filmie jest o tym mowa. Przecież przez stulecia uważano, że ta opowieść o Jezusie w ogrójcu, który poci się własną krwią, to jest symbol jakiś. Tak? No, to jest jakieś, no, jakaś metafora piękna. No, ewangelista sobie tak to wymyślił. Tak? No, wymyślił to sobie, no, żeby pokazać, jakie to straszliwe cierpienie Jezusa dotyka. A może niektórzy szli dużo głębiej, że to już no, jest taka zapowiedź, Jezus odda swoją krew. No, jakoś to tak próbowano na różne sposoby, ale nikt tego nie traktował poważnie jako faktu. Tymczasem medycyna, dzisiejsza medycyna zna taki fenomen. Znaczy, to nie jest zmyślone. Otóż pod wpływem porażającego stresu opisany fenomen medyczny w książkach medycznych. Dochodzi do zjawiska, pocenia się krwią. Jaki ewangelista nie dysponował taką wiedzą medyczną. To jest wiedza medyczna z XX, a może z końca XIX wieku. Tego nie jestem w stanie stwierdzić aż tak dokładnie, bo aż takich historii medycyny nie znam, ale wystarczy to wpisać gdzieś w Wikipedii. I dostaną Państwo cały opis, co się dzieje z naczyniami włosowatymi, jak to się nazywa po łacinie, w podręcznikach medycznych, wszystkiego się dowiemy. I to znowu jest ten niezwykły moment, bo stereotypowe wyobrażenie jest takie, jak nauką dotkniemy wiary, to wiara się rozsypie, bo okaże się, że to są wszystko bajki, wymysły itd. A tymczasem
osiągnięcia XX i XX wieku bardzo często zaskakują nas w odwrotnym kierunku. Dopiero nauka pokazuje nam, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce. Że to nie jest poezja, to nie jest fikcja, to nie jest metafora, symbol religijny albo coś innego. Pokazuje, nie, to tak było. Tak było. I jak się to wie, a jeszcze na dodatek było się w Jerozolimie, w tym miejscu, wiemy, ogród oliwny to też nie jest jakiś przedmiot sporów między historykami i archeologami. Jest mniej więcej tam, gdzie był. Odkrycia archeologiczne potwierdzają to, co opisuje Ewangelia. To nagle to przestaje być jakąś tam opowieścią. Nagle to ma miejsce, znaczenie, wymiar. Znaczy nagle zaczynam rozumieć, że w Ogrójcu rozgrywa się w konkretnym miejscu na ziemi. Rozegrał się prawdziwy dramat. To jest ten moment tak wielkiej trwogi, że Jezus zaczyna pocić się krwią. A ktoś to musiał dostrzec. No jeden z tych trzech uczniów, których on ze sobą zabiera. I musiało zrobić to na nim takie wrażenie. On też nie rozumiał tego fenomenu medycznego. Ale że komuś to opowiedział. A po 2000 lat to cały czas do nas dociera. Tak, to jest no, niezwykłe. W pewien sposób przypomniał mi się fragment filmu Pasja Mela Gibsona. On to bardzo obrazowo też pokazał tę scenę, jak i właśnie tę mękę Jezusa Chrystusa. No dobrze, panie Marku, zbliżajmy się powoli tak. Do końca. Lądujmy w Warszawie. Może ktoś z państwa ma pytanie do naszego gościa? Troszeczkę za bardzo odeszliśmy od tematu Jasnej Góry. A, no bo rzeczywiście na początku była Jasna Góra. Aha. No zapraszamy w takim razie do obejrzenia tego filmu. Proszę jeszcze raz przypomnieć, gdzie można obejrzeć. Są te polsatowe platformy. Tam niestety trzeba przetrwać te reklamy, no bo to wiadomo, są komercyjne platformy, więc jak się nie ma wykupionego akcesu, to trzeba przetrwać te reklamy. Ale jak się przetrwa te reklamy, to już można oglądać spokojnie. Tak. Tak, tak. I delektować się wiedzą. Ale nie można wyłączyć, bo systemy są takie, że... I można się wtedy delektować wiedzą księdza biskupa Grzegorza Rysia. Bardzo serdecznie panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. To była dla mnie wielka przyjemność. To dla nas była wielka przyjemność posłuchać o tych wydarzeniach, miejscach i o tych dokumentach. Dziękuję gospodarzom naszego spotkania, czyli warszawskiej kawiarni z wartościami Agere Contra, a także naszym patronom medialnym, czyli Tygodnikowi do Rzeczy, Radiu Warszawa oraz telewizji EWTN. Dziękujemy państwu i do zobaczenia następnym razem. Bardzo dziękuję. Ważne, naprawdę. Ważne jest każdy człowiek, do którego się mówi, a na